Po długiej przerwie wracamy do jednej z waszych ulubionych serii. W tym odcinku przedstawię wam kolejną dawkę przerażających legend miejskich z różnych stron świata. Usłyszycie m.in. o duchu Panny Młodej, czarnookich dzieciach i nawiedzonej kamienicy. Partnerem odcinka jest dystrybutor filmu Pogromcy Duchów Imperium Lodu, który już 5 kwietnia trafi na ekrany kin. To kolejna odsłona oryginalnej serii, w której powrócimy do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, Nowego Jorku. Rodzina Spenglerów będzie musiała pomóc oryginalnym Ghostbusters, gdy odkrycie starożytnego artefaktu uwolni złą moc, która może sprowadzić na świat drugą epokę lodowcową. Na ekranie znów pojawi się Paul Rudd, Carrie Coon, McKenna Grace i oczywiście Finn Wolfhard, gwiazdor Stranger Things. Nie zabraknie również starych wyjadaczy jak Bill Murray, Dan Aykroyd czy Ernie Hudson. Link do zwiastuna znajdziecie w opisie, a my zaczynamy. Numer 5. Nale Ba. Przenosimy się do Indii, do prowincji Karnataka. Podobno nocami ulice miast i wiosek nawiedza zły duch. Jeśli mimo to miałbyś odwagę wyjść na samotny spacer, nie daj się zwieść. Istota, zwana Nale Ba, może cię zawołać głosem osoby, którą znasz. Jeśli zareagujesz na swoje imię i odwrócisz się, najpewniej umrzesz. Czasami zjawa inaczej wabi swoje ofiary, przychodząc do ich domów. Opowieści o duchach opowiada się w Indiach od wieków, ale ta legenda pojawiła się dopiero w latach 90. Sformułowanie Nale Ba oznacza w języku Kannada przyjdź jutro. Właśnie takie słowa pisano na tabliczkach, które umieszczano przed drzwiami wejściowymi, aby odstraszyć zjawę, i stąd wzięła się jej nazwa. Można je było zobaczyć w Indiach w wielu różnych wsiach i miasteczkach. A jak wygląda spotkanie z taką zjawą? Istnieje wiele wersji tej opowieści. Według niektórych Nale Ba to duch Panny Młodej, która poszukuje męża i uprowadza wyłącznie mężczyzn. Czasem nazywana jest wiedźmą i uprowadza dzieci. W tych historiach jeden element jest wspólny. Nale Ba świetnie imituje głosy naszych bliskich. Dlatego, jeśli ktoś w nocy zapuka do waszych drzwi, uważajcie, może to być zły duch. Numer 4. Czarnookie dzieci. Nie wiadomo, kim są, ani jaki jest ich cel. Rozpoznasz je po przerażających, zupełnie czarnych oczach. Miejska legenda o czarnookich dzieciach narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a dwa takie spotkania opisał w 1996 roku teksański reporter Brian Bettel. Miało do nich dojść niezależnie od siebie w Teksasie i Oregonie. Mężczyzna po kilkunastu latach wystąpił w programie telewizyjnym Monsters and Mysteries in America i wciąż utrzymywał, że jego doniesienia nie są wyssane z palca. Od tego czasu legenda zyskuje stale na popularności, a po sieci krążą liczne creepypasty na temat czarnookich istot. Jedną z nich opisuje autor kanału Bedtime Stories. W 1950 roku 16-letni Harold, mieszkający na wsi w stanie Virginia, wrócił do domu spanikowany. Płakał i długo nie mógł się uspokoić. W końcu opowiedział o przedziwnym spotkaniu, do jakiego doszło, gdy wracał ze szkoły. Szedł do domu, gdy nagle zobaczył nastolatka w podobnym sobie wieku, opartego o płot. Chłopak zaszedł Haroldowi drogę i powiedział: „Chcę pójść do twojego domu, zabierz mnie tam”. Nie tylko ten rozkaz był osobliwy. Gdy Harold spojrzał w oczy chłopaka, zobaczył, że były pozbawione źrenic. Gałka oczna także nie była widoczna. Jego oczy były całe czarne. Harolda ogarnęło przerażenie. Miał też nieprzyjemne wrażenie, że tajemniczy nastolatek jest w stanie czytać jego myśli. Intruz zastąpił mu drogę i powiedział, żeby nie uciekał. Harold poczuł, że nie jest w stanie myśleć trzeźwo, ale w końcu odzyskał rozum i spanikowany zaczął biec. Udało mu się wrócić bezpiecznie do domu, choć słyszał za sobą przerażające zwierzęce wycie. Numer 3. Czarna Agi. Można powiedzieć, że rzeźba stojąca na cmentarzu Druid Ridge w Baltimore od początku była przeklęta. Była plagiatem innego cmentarnego postumentu, The Adams Memorial, który zamówił Henry Adams, potomek dwóch amerykańskich prezydentów, po tym jak jego żona odebrała sobie życie. Rzeźba przedstawiająca skrytą za udrapowanym kapturem kobietę budzi pewien niepokój, a jednocześnie fascynuje.
Dlatego stała się popularną atrakcją wśród turystów czy spacerowiczów. Adams zabronił kopywania rzeźby, ale mimo to pewien artysta, nie zważając na jego wolę, wykonał jej kopię. I tak podobna rzeźba, zwana Czarną Aggie, stanęła na cmentarzu w Baltimore, zakupiona na rodzinną kwaterę przez Felixa Angusa, który ponoć był nieświadomy tego, że kupuje plagiat. Ludzie opowiadali sobie różne historie na temat Czarnej Aggie. Mówiono, że jest nawiedzona przez ducha źle traktowanej żony leżącej w grobowcu pod jej stopami. Oczy rzeźby miały świecić się na czerwono, gdy wybijała północ, a każde żywe stworzenie, które spojrzało jej w oczy, mogło oślepnąć. Ciężarne kobiety, które przechodziły w jej cieniu, ryzykowały poronienie. Powiadano również, że duchy umarłych budzą się nocami i spotykają się przy pomniku. Sława pomnika zaczęła krążyć po okolicznych miastach i wsiach, a pewne szkolne bractwo uznało, że pomnik będzie idealnym miejscem do przeprowadzenia inicjacji nowych członków. Kandydaci mieli spędzić noc u stóp Czarnej Aggie. Któregoś razu dwóch członków bractwa wraz z kandydatem przybyło do rzeźby. Podobno gdy chmury przesłoniły księżyc, studenci zauważyli dziwny szary cień, który pojawił się wokół przerażonego kandydata. Bracia pobiegli po pomoc na próżno, chłopak wydał z siebie krzyk, a jego ciało zniknęło, zabrane przez demona. Ostatecznie pomnik został przeniesiony na teren muzeum w Waszyngtonie, gdzie stoi do dziś. Niektórzy uważają, że powodem była właśnie klątwa. Numer 2. Nocni wędrowcy z Oahu. Według legendy, nocni wędrowcy to duchy, które wędrują nocami po wyspach Hawajów. Uważa się, że są to dusze wojowników, kapłanów i królów, którzy patrolują swoje dawne tereny w poszukiwaniu wrogów lub w sprawach ważnych dla swego ludu. W internecie znajdziemy wiele relacji osób, które twierdzą, że widziały długie szeregi pochodni wędrujące po górach albo słyszały niewytłumaczalne dźwięki przypominające bicie bębna. To niezwykle popularne historie opowiadane przez osoby posiadające hawajskie korzenie, które do dziś żyją w lokalnym folklorze. Najczęściej mówi się, że aby przeżyć spotkanie z maszerującymi duchami, należy im okazać bezwzględny szacunek. Aby uniknąć ich gniewu, należy położyć się na ziemi twarzą do dołu. A jeśli chcemy, żeby wędrowcy, a także złe duchy ominęły nasz dom, możemy wokół niego posadzić kordylinę krzewiastą. Inaczej duchy mogą przejść prosto przez nasze ściany. Jeden z użytkowników Reddita opisuje taką historię, którą usłyszał od rodziców. Podobno wynajmowali dom w latach 90., a wynajmujący często mówili o duchach. Jedna z lokatorek była samotną matką. Pewnej nocy zobaczyła, jak jej dziecko stoi przerażone w kącie salonu. Gdy zapytała, co się stało, dziecko miało odpowiedzieć: kim są ci wszyscy ludzie przechadzający się po naszym domu? Niestety, ciężko określić, kiedy powstała ta legenda. Niektórzy twierdzą, że miała być przestrogą dla mieszkańców Hawajów, by szanowali swoją historię i przodków, którzy zginęli, by chronić swoje rodziny. Numer 1. Klątwa kamienicy Ferberów. Także i w Polsce istnieją miejsca z przerażającą przeszłością. Jednym z nich jest gdańska kamienica rodziny Ferberów. Ród ten przybył do Gdańska w XV wieku, a w 1560 roku na należącym do rodziny terenie zniesiono kamienicę. Jej drzwi ozdabiały wizerunki Adama i Ewy. I to z nimi wiąże się klątwa wisząca nad budynkiem. Otóż przed wiekami jeden z członków rodu, zrozpaczony po śmierci żony, miał wezwać weneckiego okultystę, który przywoła duchy zmarłej. W budynku podczas seansu mogły być tylko dwie osoby, on i Ferber. Okultysta powiedział również, że tylko on może kontaktować się z przywołanymi duchami. Udało mu się wezwać cały korowód dusz z zaświatów. Nie tylko żonę Ferbera, do której Ferber zaczął mówić, łamiąc ustalenia, ale też Adama i Ewę. I nie było to jedyne złamanie zasad. Na miejscu ukrył się sługa Ferbera, który wkrótce po seansie zmarł. Sam mieszczanin w trakcie seansu stracił przytomność, a po tym doświadczeniu postanowił uwiecznić pierwszych ludzi na drzwiach własnego domu. Od tego czasu w kamienicy miało dochodzić do różnych niepokojących zdarzeń, a potem, gdy w 1786 roku zmarł ostatni potomek rodu z linii męskiej, kamienica pozostawała niezamieszkana. Tak duży był lęk przed klątwą. Jak napisano w jednym z przewodników po Gdańsku, podobno istniał zwyczaj, by w trakcie prowadzenia skazańca na szubienicę kondukt zatrzymywał się przed Adamem i Ewą, gdzie tuż nad głową przestępcy, na znak jego winy, łamano drewniany pręt.
Później drzwi wymontowano, jednak podczas II wojny światowej podzieliły los samej kamienicy i uległy zniszczeniu. Stojąca obecnie na ulicy Długiej w Gdańsku kamienica to odtworzona przedwojenna budowla, tyle że bez przeklętych drzwi. I to już wszystko na dziś. Czy chcielibyście więcej przerażających legend miejskich? A może znacie jakieś podobne historie z waszej okolicy? Dajcie znać w komentarzach. Poza tym, jeśli lubicie tematykę duchów, to koniecznie wybierzcie się do kina na film Pogromcy Duchów – Imperium Lodu, który już w ten piątek trafi na ekrany kin. To powrót do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, do Nowego Jorku. Zobaczcie, jak nowi i starzy pogromcy duchów poradzą sobie z armią zjaw, którą sprowadzi starożytny artefakt. Jeśli kochacie stare filmy lub podobało wam się dziedzictwo, to zdecydowanie sens obowiązkowy. Fiona.